Cześć, siemanko, z tej strony Michimy Gaming, a to jest gra Wiedźmin 3, dodatek Krew i Wino i dzisiaj sobie właśnie będziemy grali. Jak pamiętacie właśnie, tutaj skończyliśmy przed kryptą. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków, to zapraszam, tutaj gdzieś się wyświetla wam na pewno poprzedni, następny odcinek, jeżeli już jest następny odcinek. Więc serdecznie zapraszam. I tak, mieliśmy wejść do krypty, ale ja tutaj jeszcze sobie... jeszcze właśnie zobaczyłem, że tutaj jest... Jeszcze jest iluzja. Interesujące. Sprawdźmy, co tutaj mamy. Mamy tutaj miecz, o Boże. O mój Boże. Jak fajnie, mamy sobie tutaj secik jakiś. Tutaj tylko mamy ten. Ale miecz, kurde, mamy. Notatkę przeczytajmy. Tu spoczywa Ramon z Gihon. Dobra, zobaczmy ten miecz. Nie możemy jeszcze założyć. 41 level, no to będziemy musieli sobie troszeczkę poekspić. Ale on jest lepszy, czekajcie, bo to jest jaki? Srebrny. My mamy tutaj 479. No jest lepszy o to 76, tak jak pisze, tak? Nie, bo to on jeszcze jest zepsuty, tak? Bo ten też jest chyba zepsuty. Więc będzie trzeba go też naprawić. Mam tutaj narzędzia kowalskie właśnie. Naprawmy sobie. Są na maksa? Tak. Tutaj nie potrzebujemy, widzę. No dobra, coś tam właśnie zebraliśmy, więc jest to spoko, ale jeszcze to nie jest to, co bym chciał. Nie jest ten maks, co bym chciał. Weźmy sobie, zjedzmy tutaj pieroga. I idźmy sobie do tej krypty. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. Umówiłem się z wampirem na cmentarzu. Może być większy banał? Nawet jeśli jest, to rzeczywiście żaden nie przychodzi mi do głowy. Przynajmniej drzwi mogłeś zostawić otwarte. Wysoko sobie cenię moją prywatność. Wolałem, żeby nie dostali się tu jacyś niepożądani goście. A ty cóż, wiedziałem, że i tak sobie poradzisz. Prawda. Muszę znaleźć twojego przyjaciela i liczę, że mi pomożesz. Zrobię, co w mojej mocy. Jednak nie chodzi o to, co ty musisz, tylko czy Detlaf chce. Jeżeli nie chce, nigdy go nie odnajdziesz i to właściwie zamyka dyskusję. Musi być jakiś sposób. Nie wykryjesz wampira swoimi zmysłami, nie działa na nas magia dywinacyjna. Nic nie da użycie nawet najbardziej dokładnego megaskopu. A to może pomóc? Skąd to masz? Jedną z ofiar bestii znaleziono w zakolu rzeki. Przy pociętym trupie znalazłem trzy dłonie. Ta z pierścieniem na palcu wydała mi się nie pasować do reszty. Poza tym interesowała się nią Bruxa. To ręka Detlafa, nie ma wątpliwości. Nada się. Intryguje mnie ten pierścień. Nie jest wykonany z żadnego znanego mi metalu. No i te zdobienia. Pochodzi z domu, tego, w którym żyliśmy przed koniunkcją sfer. Swego czasu podarował mi go mój stary przyjaciel. Można powiedzieć, że był humanistą. Uważał, że my, wampiry, jesteśmy tu gośćmi. A jako goście powinniśmy szanować gospodarzy, czyli was, ludzi. Czyli nie zjadać nas, nie traktować jak bydło. Właśnie. Dlatego któregoś dnia podarowałem go z kolei Detlafowi, żeby pamiętał o idei, którą przekazał mi mój stary druh. Co chcesz zrobić z tą ręką? Słyszałeś o teorii Covinariusa? O zachowaniu pamięci w tkankach? Czekaj, coś mi świta. Czytałem o tym w Alchemia Oblitera.
Kermoren mieliśmy jeden egzemplarz, strasznie zniszczony. Ale o ile pamiętam, Kowinarius nigdy tego nie udowodnił. Udowodnił. Tyle, że nie zdążył opublikować. Ale pisywał do mnie, byliśmy przyjaciółmi. Stąd wiem, że ukończył badania i przeprowadził pierwsze testy. Nie wgłębiając się w skomplikowane szczegóły, to możliwe. Dzięki dowolnemu fragmentowi tkanki da się odtworzyć to, czego doświadczyło całe ciało. Jak to działa? Potrzeba jakiejś specjalnej aparatury? Trzeba sporządzić specjalną miksturę. Kowinarius nadał jej malowniczą nazwę Pogłos. Po spożyciu wpada się w trans, zbliżony do narkotycznego. Przywołuje on wydarzenia związane z silnymi emocjami, w których uczestniczyła dana osoba. Obrazowo rzecz ujmując, to tak, jakby ci się przyśniły fragmenty czyjegoś życia. Czyli jest szansa, że zobaczymy, co robił Detlaff, zanim stracił rękę. Owszem, liczę też na to, że dzięki pogłosowi dowiemy się, gdzie Detlaff ma kryjówkę. Nie mógłbyś po prostu przywołać Detlaffa? Jesteście wampirami wyższymi. Na pewno macie swoje sposoby. Jeśli mam być z tobą zupełnie szczery, to rzeczywiście jest jedna metoda, ale uwierz mi, że nie chcemy jej stosować. To ostateczność. Ostateczność? Czemu? Jest istota, która ma moc potrzebną, aby przywołać Detlaffa. Niejako zmusić go, by stawił się w danym miejscu. Ale samo dostanie się do niej i nawiązanie kontaktu to jak balansowanie na cienkiej linie nad przepaścią, w której płynie lawa. To zagrażałoby nie tylko mnie, ale też tobie. A takiego ryzyka nie chcę podejmować. Proszę, zróbmy po mojemu. Będzie szybciej i łatwiej. Kowinarius poświęcił pół życia na udowadnianie swojej teorii. Domyślam się, że przygotowanie pogłosu nie będzie proste. Dobrze się domyślasz. Oprócz tkanki Detlaffa potrzebujemy silnego stymulantu ośrodka wzroku. Trucizny, która uwrażliwia na wizję. No to mamy do wyboru kilka składników. Niestety wszystkie są dość rzadkie. Mógłby to być gruczoł mamuna, ale te najbliżej widziałem w Wyzimie. Nadałaby się też ślina wichta plamistego, ale one wyginęły ponad 100 lat temu. Albo oczy kobolda, ale koboldy są rozumne. Nie chciałbym żadnemu wyłupiać oczu. Nie mamy zbyt dużo czasu na dywagację. Pozwolę sobie skorzystać z pomocy. Co to było? Kruk. Dosyć pospolicie występują na tej szerokości geograficznej. Bardzo inteligentne ptaki. Poprosiłem go, żeby poszukał stworzeń, które wymieniłeś. Może któreś akurat żyje w okolicy. Stado kruków dowie się o tym szybciej niż jeden wiedźmin. Oczywiście z całym szacunkiem dla twoich możliwości, przyjacielu. Chwilę im to zajmie, więc może skusisz się na szklaneczkę mandragory? Nie mam ochoty na te twoje wynalazki. Dobrze pamiętam, jak ludzie mówili po nich rzeczy, których nie chcieli nikomu opowiadać. Czyżbyś miał coś na sumieniu, Geralcie z Rivii? Powiadają, że prawdę ukrywają tylko ci, którzy się jej wstydzą. Nie podbieraj mnie, dobrze? Skorzystam z okazji i się zdrzemnę. Czujny jak zawsze, niemal jak wampir.
Jesteś pewien, że podczas próby trafnie dodają wam kilku naszych genów? Doceniam komplement. Masz coś dla mnie? Miałeś rację. W okolicy nie ma żadnych koboldów ani mamonów. Mówiłem. Pozwól mi skończyć. Okazuje się, że jest jeden wicht plamisty. Żyje w opuszczonej posiadłości w lasach Karoberty. Niemożliwe. Wiedźmini wybili je wszystkie co do jednego, zanim się urodziłem. W takim razie będziesz musiał zweryfikować swoją wiedzę na temat wichtów plamistych, bo temu jakoś udało się przeżyć. Pamiętam, że z domem, w którym się zaszył, była związana jakaś opowieść. Miejscowi uważają to miejsce za przeklęte. Może dlatego wicht tam przetrwał, nie niepokojony przez nikogo. Wiesz coś więcej o tej klątwie? Nie pamiętam. Nie przykładam wagi do takich rzeczy. Ktoś opowiadał mi to jako anegdotę. Zastanów się. Może pamiętasz coś jeszcze? To może okazać się ważne. Wiem, że chodziło o głód. Chociaż nie. Może o pazerność. W każdym razie wygląda na to, że ktoś został za coś ukarany. Jak to w klątwach zwykle bywa. Pamiętam tylko istotne rzeczy. To, co może mi się przydać. Reszta to zaśmiecanie umysłu. Nad czym się zastanawiasz? Czy przedstawiciel gatunku, który dawno wyginął, i klątwa, to przypadek, czy te dwie rzeczy mają jakiś związek? A, więc zawodowa ciekawość. Osobiście nie mam nic przeciwko temu, byś zgłębił tę zagadkę, ale pamiętaj, proszę, że to, czego potrzebujemy, to ślina wichta. Nic poza tym. Wichty rzadko żyją w lasach i opuszczonych ludzkich siedzibach. Raczej na pustyniach czy starych cmentarzyskach. Do czego zmierzasz? Może jednak to wcale nie wicht plamisty. Może twój pomocnik się pomylił? Nie sądzę. Kruki to wyjątkowo mądre stworzenia i mają dobrze rozwinięty zmysł obserwacji. I cóż takiego zaobserwował? Wyobraź sobie, że wokół posiadłości pełno jest łyżek. Łyżek? Daruj sobie to spojrzenie. To nie ja tam byłem. Może wichty plamiste są zbieraczami? A może jest to związane z klątwą? Proponuję, żebyś zaczął przygotowywać miksturę, a ja zdobędę ślinę wichta. Używaj jej do swoich wywarów. Myślisz, że sprzeda ci trochę śliny? W ostateczności przyniosę ci jego ślinianki. Powinny wystarczyć. Przez chwilę wyobraziłem sobie, jak przekonujesz wichta, żeby napluł ci do kubka. To była bardzo frywolna wizja, ale ślinianki wystarczą. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. No, to ja biorę się za wertowanie ksiąg. Ksiąg? Myślałem, że będziesz ważył miksturę. Potrzebujemy jeszcze jednego składnika, którego zdobycie może okazać się dość karkołomne. Dlatego mam nadzieję znaleźć zamiennik. Rozumiem. Powodzenia. Tobie też, przyjacielu. Aha, jakiś mglak. Albo i nawet dwa. Ja nie wiem, ta gra chyba mnie nienawidzi i będzie mi nasrywała tyle mobów na tym najtrudniejszym poziomie gry, że to masakra jakaś jest. Z tym jakoś poradzić. Trzeba ostrożnie grać z dużą uniku, gdy jednak mglak jest, kurde. Trzeba tutaj wyczuć moment, kiedy atakować, a kiedy dodżować. Teraz właśnie powinienem zdodżować, ale widzę, że nie zrobiłem tego. One mają mnie na 3 hity, no dobra. Nie godziłem się na taką walkę, ale kurde. Ojojoj, nie zdodżowałem. Teraz właśnie powinienem zdodżować. To nie jest fajne, jak masz dwóch przeciwników i mają cię na 3 hity. Halo, no co ty, Geralt, robisz? Się zbugowałem, bo tutaj była górka.
Będzie trudna walka, ale możemy sobie z nimi dać radę. Mamy strasznie słaby ekwipunek. To mnie troszeczkę przeszkadza. Zaczęliśmy tak naprawdę grać jakby od nowa, nie? W sensie bez swojego ekwipunku, który wcześniej zgarnęliśmy, tylko tak całkowicie od nowa. Ajajaj. Dobra, nice. Pokonaliśmy sobie te mglaki. Boże, tam jeszcze trzy są, nie. Ja tam nie idę, widzicie tam? One tam chodzą tam, o. Ja tam nie idę, to jest po prostu samobójstwo. Ja tutaj sobie zapiszę. Dobra. Co tam, Geralt, mówiłeś? Bo w sumie... Aha, chyba te riki to... Margesty. Aha. No dobra, no to strzelaśmy. Wow, co to, ja myślałem, że jest to zwyczajny wilk, a to jakiś kurde wilk z Hadesu. Nie wiadomo, co to jest. Kurde, chciałem uniknąć, ale widzę, że nie bardzo mi to wyszło. Wow, już się wystarczyłem, że kolejna, a tutaj był tylko mój koń. Dobra, jedziemy dalej. No tutaj kolejny. Dobra, wiecie co, w tym miejscu to ja już chyba na podstawce nie będę jeździł. Bo tutaj to się nie opłaca po prostu już. U nich coś tam zrobiliśmy. Może jakiś silny atak? No, widzę, że te silne ataki raczej nie są zbyt skuteczne, w sensie takim, że no jakby biją tylko 300 więcej, a jednak... Oj, tam jest ich więcej, więc może sobie tutaj zapiszmy grę. 300 więcej, a jednak chyba dużo, no jakby ten czas kastowania jest go dużo większy. Nie wiem, czy to był dobry pomysł walczyć z tymi wszystkimi berchestami. Berchesty, czy jak chcę tutaj powalczyć. Dobra. Tutaj możemy w sumie zarzucić pen i iść dalej. Tutaj je potruć troszeczkę. W tych bagnach. Oj, bo ja też tutaj wpadłem nawet mocno. Nie wiem, co te łyżki nam chyba mają w sensie pokazywać jakby... Coś czuję, że tu będzie ten boss. To będzie taki, że on będzie działał na słuch, czy jakoś tak. Jak będziemy wchodzili w łyżki, to on będzie wiedział, gdzie wtedy jesteśmy. Tak coś mi się wydaje. Kurde, nie chcę teraz tutaj zginąć. Ojej. Bo tu jest teraz ciężka sytuacja. Bo mam strasznie mało HP. A jednak one troszeczkę biją. Ja bym tutaj właśnie zaciągnął znów tą trutkę. No przecież Quen miałem chyba. Halo. Nie no, ja tutaj nic nie mogę zrobić, bo od razu mi zbijają to Quen. Unik jakiś coś. No w ogóle mnie nie atakują. No i atakują w tym momencie, kiedy nie unikam, nie? No dobra taktyka, kurde, może. W sumie to było logiczne. Dobra. Ja nie mogę się, nie wiem, jak się spodziewać ich ataku. Chodź tu, kurde. Dobra, to było proste. Jak, tutaj nie wiem, czy jak nie zginiesz raz czy dwa razy, to nie jest tak, że te moby się robią łatwiejsze jakoś, czy coś takiego, bo ja zginąłem tutaj dwa razy. O, tam się ktoś chyba udusił w tym gazie, ja tam będę wchodził po itemy. Bo zginąłem dwa razy i od razu jakoś te moby mi mam wrażenie, się wydały łatwiejsze. Łyżki występują jakąś wiadomość. Jakby chciały mi coś powiedzieć. Łyżki? Może na przykład nie idź tam, czy coś. Ja lepiej sobie zapiszę tutaj grę. Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. To brzmi jak klątwa.
Wszędzie. Ktoś chyba ma obsesję na tym punkcie. Regis wspomniał coś o klątwie ciążącej na tym miejscu. To nie może być przypadek. Warto się tu rozejrzeć. No to się rozejrzyjmy. Do środka od razu, tak? A nie prawdziwy chlew. Muszę przetrząsnąć to miejsce i znaleźć ślinę Wichta. Ten Wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Nie chciałbym, kurde, tej... Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Ten, kto tu mieszka, potraktował to dosłownie. Chyba ciągle szuka właściwej łyżki. Zwyczajna łyżka. Stara. Kurde. Nie chcę ruszać tych wszystkich łyżek, bo nie chcę nikogo tutaj wzbudzić. Szkielety. Ci ludzie raczej nie przyszli tu z własnej woli. Może to wszystko ma coś wspólnego z tą klątwą? Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Zgadzałoby się. Jak zabiorę łyżki, to nagle co się stanie? Nie. Tak. Słyszeliście? Na tej drewnianej łyżce ktoś wydrapał imię jakiejś kobiety. Romantyk. Nagle zaczął biegać. Nie wiem, czy słyszeliście, ktoś zaczął nagle biegać. Odgryzione prawe ramię. Wybite wszystkie zęby. Przed śmiercią ktoś go na siłę karmił. Skręcony kark. Boczne wgniecenie czaszki. Przed śmiercią został trafiony ciężkim przedmiotem w bok głowy. Żadnych śladów po pazurach i kłach. Prawdopodobnie zginął od uduszenia. Halo, halo. Halo, halo. Kto tutaj się ukrywa? Ja cię słyszałem. Podnem, może jego chociaż oddech słyszeć? To rzeczywiście wygląda jak leży Wichta. Dość nietypowe, ale jednak. Gdzieś tu musi być jego kocioł. Łyżka. O, złotą łyżkę z chęcią wezmę. Złotą łyżkę z chęcią wezmę. Tutaj sprawdźmy. Ten Wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Już słychać tam gdzieś tego Wichta, ale... Jest kocioł, którego szukałem. Wicht niespecjalnie dba o porządek. Niestety kocioł jest pusty, a Regis potrzebuje wywaru. Nie dostanie wywaru. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaszyć się w miejscu z widokiem na kocioł i poczekać na ślinianki oraz ich właściciela. Zwyczajna łyżka. Stara. Sprawdźmy sobie tutaj ubranie. Jeszcze nie na nasz level. Dlatego mówię, no musimy sobie wylevelować postać, bo... O, cięte obuchowe. Tutaj przez potwory, no właśnie, ten procent na potwory. Nic w niej niezwykłego. Będzie nam potrzebny teraz, więc na pewno nie zmieniam. Stół, zastawa. Wicht, który tu mieszka, szykuje chyba jakąś ucztę. Wygląda na to, że ten, kto tu mieszka, rzeczywiście jest oburzony klątwą. Jak widzicie, tam coś... Nie próbuje ją zdjąć. Coś tam na dole było. Ja sobie wezmę jeszcze do bestiariusza, wejdę i bym... tutaj nie, upiory na pewno nie. Relikty. Charley. Gdzie będzie? Istoty przeklęte, tutaj powinien być. Chyba Wicht. Ale nie widzę tutaj nigdzie. Wicht, o jest tutaj, Wicht plamisty, bo akurat ominąłem trupojady. I akurat, czyli Jerden i Igni. Olej przeciwko trupojadom, no dobra. Tutaj na pewno jakiś olej będziemy mieli. Tylko nie wiem, czy... Bo to przed walką powinienem mieć, ale... Dobra, użyjmy, ale nie wiem, kurde, bo to jednak ileś czasu zajmuje, a nie wiem, za ile go zobaczymy, więc nie wiem, czy go troszeczkę nie zmarnowałem. Tak, dobrze mówię, to nie na czas jest. Jeszcze tutaj sobie zajdę. To są tysiące łyżek. Wicht musiał je gromadzić latami. Weźmy sobie tutaj jakieś winko. To jakaś klątwa.
Jak będziecie chcieli sobie to przeczytać, to sobie zatrzymacie wideo. Trochę szybko to przewinąłem, wiem, ale muszę z widokiem na... Czy ja dobrze tam coś słyszałem? Nie wiem. Z widokiem na kocioł, no to na pewno gdzieś tutaj. Nie tu, gdzieś tutaj. W tym pomieszczeniu. Szafa, będzie idealna. Gotuję, kurde, zawzięcie. O! Chyba nas zobaczył. Spróbuję z niego zdjąć klątwę. Na pewno uda nam się zdobyć jego. Znaczy tak przypuszczam. Nie zrobi ci krzywdy. Chcę ci pomóc. Widziałem słowa klątw na ścianie. Chyba wiem, jak ją zdjąć. Weźmiemy sobie ślinę. Dobrze mówię? Aż zjemy z nim. Nie wiem, czy Geralt by chciał to zjeść. Próbowałeś ściągać tu ludzi, żeby usiedli z tobą do stołu, prawda? Teraz ja będę twoim towarzyszem. Z własnej woli. Nie ma krzesełek. O, dał mi krzesełko. Tylko nie wiem, czy ja bym chciał to jeść. Wymienimy się łyżkami. O, ślinę potrzebujemy. Czekaj. Żeby tylko niczego nie pomylić. Klątwa brzmiała: nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Czyli teoretycznie to ja powinienem go nakarmić. Czy jak? Czekajcie. Zjedzmy bez łyżek, bo go łyżka nie nakarmi. W sumie logiczne. Zjedzmy łyżkami. To nie ma sensu. Wymieńmy się łyżkami. To też chyba nie ma sensu. Zjedzmy bez łyżek. Nie możemy użyć łyżek. Nie, to nie zadziała. Szukałeś łyżki, która cię nakarmi, ale taka łyżka nie istnieje. Dlatego musimy zjeść bez łyżek. Sprawdźmy, oby zadziałało. Otwórz oczy. Musisz spojrzeć na swoje odbicie. Udało się. Geralt, co się dzieje? To ta
Ta zupa chyba była niestrawna. Chyba zadziałało. Ale inaczej niż się spodziewałem. Sprawdzę, co się stało z Wichtem. Śmierdział mi się... tak, że mnie trudno go będzie znaleźć. Wydaje mi się, że jednak ta zupa chyba była niestrawna. Chyba przesolona lekko. O! Czekajcie. Ja wpierw może bym sobie zobaczył, czy... Nie. Bym sprawdzał, czy tu czasem nie ma jakiegoś ekwipunku. Wiecie, żeby coś zdobyć, ale widzę, że nie. I sobie pójdziemy stąd. Sprawdźmy, co u Wichta. Kim on był. Jestem ciekaw. Dobrze, że to Wiedźmin, to przynajmniej się nie zatruł tą zupą. No nie wierzę. Więcej walki. Ja pierdzielę. Czemu po prostu nie moglibyśmy sobie przejść i zobaczyć co innego. Musimy się napierdzielać. Oj, to będzie dłuższy odcinek. Nie wiem, czy... czy bym nie podzielił na dwa tego odcinka. Wydaje mi się, że ten odcinek podzielę na dwa, ponieważ nie mam nawet czasu na nagrywanie dwóch odcinków, a jednak chcę wrzucać dwa odcinki dziennie. A jednak wydaje mi się, że lepiej wrzucić... znaczy, bo to jest strasznie długi materiał i jakby był w jednym materiale, to możliwe, że nie obejrzycie, a jak wezmę go w dwóch, to jednak... obejrzycie sobie ten, a potem najwyżej za kilka godzin następny, pouczycie się czy coś. Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. To jest ona? Czy dziecko jeść. Po prostu? Daj mi jeść! Zabiorę cię w bezpieczne miejsce. Co? Czemu? Gdzie ty go zaprowadzisz? A, w sensie mamy chyba ślinę do Regisa. Przynajmniej nie musimy ten. Mam nadzieję, że idziemy do Regisa. Bo przynajmniej tak to nie będziemy musieli iść tam na nogach, bo tak to mieliśmy zadanie iść do Regisa, nie? No właśnie. I tak to byśmy musieli na nogach, a tak to przynajmniej mamy cutscenkę i nie musimy tam... Wtedy wziąłem ją na ręce i przyniosłem tutaj. Wydało mi się to jedynym sensownym miejscem. Dobrze pan zrobił. Tu szybko dojdzie do siebie. Cieszę się, że wreszcie możemy się poznać. Choć szkoda, że w takich okolicznościach. Przepraszam, w całym tym zamieszaniu zapomniałem się przedstawić. Jestem Barnabé Basil Folti i z polecenia księżnej będę pana majordomusem w Korwobianku. To jest nasza bardzo mi miło, Barnabé Bazyli. Chętnie bym jeszcze pogawędził, ale mam teraz coś pilnego do załatwienia. Tymczasem proszę, żeby niczego jej nie brakowało. Proszę się nie martwić. O wszystko zadbam. Tu będzie bezpieczna. Powinna szybko stanąć na nogi. Obawiam się, że to jednak trochę potrwa. Mogła głodować nawet ponad 100 lat. Potworne. Co się właściwie z nią stało? Jak do tego doszło? Po drodze opowiedziała mi swoją historię. Ma na imię Marlena. Była niegdyś bardzo piękną i bardzo dumną dziedziczką posiadłości Trastamara. Pewnego wieczoru, gdy wyprawiała przyjęcie dla przyjaciół, pod bramy posiadłości przyszedł dziad proszalny. Miał ze sobą miskę i łyżkę. Usiadł pod płotem i czekał. Słyszałem o tym zwyczaju. Dawne prawo gościnności nakazywało nakarmić i napoić takiego gościa, żeby nie odszedł głodny. Uchybienie owej tradycji sprowadzało nieszczęście. Marlena za nic miała stare zwyczaje. Przepędziła tego człowieka. Powiedziała, że resztki z uczty prędzej rzuci psom, niż oddajemu. Wtedy dziad złamał łyżkę i rzucił klątwę. Ponieważ była piękna, powiedział, że nie będzie chciała na siebie spojrzeć w lustrze. Dlatego, że właśnie urządzała przyjęcie, orzekł, że nikt nie będzie chciał zasiąść z nią do wspólnego stołu. A za to, że odmówiła mu resztek z uczty, przeklął ją, żeby nie mogła znaleźć na świecie łyżki, którą zaspokoi głód. Wyjątkowo dotkliwa kara. Rozumiem, że zdjęcie klątwy nie było proste.
No nie, klątwy są przewrotne, nie chciałem tego wybierać. Więc trzeba było wpaść na pomysł, gdzie jest haczyk. Marlena przez lata szukała sposobu, jak ją odczynić. Jako wicht kradła łyżki. Sprowadzała do posiadłości ludzi, żeby zasiedli z nią do stołu. Ale nic to nie dawało. Więc co zadziałało? Ktoś musiał usiąść z nią do wspólnego posiłku z własnej woli. Zrezygnować z użycia łyżki i sprawić, dobrze, by zechciała spojrzeć na swoje odbicie. I tyle? To wystarczyło? Najprostsze rozwiązania są często najtrudniejsze do odgadnięcia. No nie wiem, czy poza i tyle, tym, jak musieć... się jest wichtem, zupę wypić. Znalezienie ludzkiego kompana do uczty jest nie lada wyzwaniem. To prawda. No ale najważniejsze, że już po wszystkim. Proszę się nie martwić. Będzie no, tu tak troszeczkę. Jeszcze trzeba było zatrutą zupę wypić, znaczy taką, no nie wiem. Ta winnica wygląda na miejsce z długą historią. Wiesz, do kogo należała przede mną? Księżna nabyła ją od barona Rossella zaraz po tym, jak zbankrutował. Z kolei on kupił ją od pana Boliusa herbu Kat. Niezwykle barwna to była postać. Pochodził z Kedwen. Był katem? Nie, on nie. Ale jego pradziadek, owszem. Ponoć był najzwyklejszym rzezimieszkiem. Ale okazało się, że jakimś cudem na dworze w Beauclair dostał posadę kata. Krążyły o nim legendy, że ściął więcej głów, niż rośnie krzewów winorośli we wszystkich królewskich winnicach. Ani razu się przy tym nie zawahał. Nie ciął krzywo, nie zepsuł roboty. Za wybitne zasługi ówczesny władca nadał mu tytuł i te ziemie. Zaś sam pan Bolius w młodych latach był inżynierem. Kiedy przeszedł na emeryturę, osiadł tutaj i zaczął produkować wina. Niestety pech chciał, że szybko stracił powonienie. Niedługo potem smak. Lekarze zabronili mu też spożywać alkohol. Przykre. Musiał zrezygnować z produkcji? Ależ skąd? Produkował jeszcze więcej. Zaczął wydawać huczne przyjęcia, na które zapraszał przyjaciół z całej okolicy. Częstował ich swoim winem i radował się, widząc, że przynajmniej ich może uszczęśliwić. Taki właśnie był pan Bolius. Dobra, reszty nie będę ten. Dziękuję. Wy przynajmniej będziecie mieli tu gdzieś adnotację z możliwością pominięcia tej całej historii, tych obu historii. A ja niestety będę musiał tego wszystkiego wysłuchiwać. Znaczy niestety, wiecie co? Przyjemnie by mi się to słuchało, gdybym wcześniej podjął paru nużących prób, o których wy nie wiecie, ponieważ to będzie wycięte. Ponieważ robiłem questa pobocznego, który mnie po prostu doprowadził do szału i nie udało mi się go przejść, ponieważ jestem jeszcze za słaby, tak mi się wydaje, żeby przejść tego questa. Dobra, myślałem, że kurna pójdziemy do tego Regisa, że będzie cutscenka, jednak czy tak musimy się tam przejechać. Nie wiem, czy to nawet nie dalej niż byliśmy, albo chociaż podobna droga, ale wydaje mi się, że kawałek dalej tam ze 100 km, 100 km, Boże, ze 100 stóp więcej jest. Nie możesz tego zrobić w tym miejscu, o co chodzi? Że jestem w mieście i nie mogę biegać chyba szybciej, właśnie. Znaczy w mieście, no w jakimś tam miejscu. Kurde, jak się ciemno zrobiło, ja tu może zapalę... O, właśnie, światło, będzie lepiej. Proszę jechać, kurde. Nie mogę tutaj sprintować, mnie to irytuje. Wino drożeje, dziwki drożeje. Kino drożeje, kiwki drożeją, jak tu żyć, no panie, jak tu żyć? No tak, Wiedźmin. Dobra, jesteśmy na miejscu. Ale jak widzę, to znów tutaj się zrespił
ten Arkestor, czy jak to tam się zwie. No i właśnie, zapomniałem, że to eksploduje. Musimy tutaj sobie to poniszczyć, bo on nie miał za bardzo gdzie się tepać, w sensie, żeby, nie wiem, na przykład zginąć jak pies i kurwa nie zrobić zapisu i pewnie za chwilę musieć znów całą drogę przejechać i się teraz wkurzać. Dobra, jesteśmy na miejscu. Użyłem szybkiej podróży, co było dużo szybsze. Ale tutaj już na miejscu mamy przeciwnika. Dobra, musimy unikać tego, żeby właśnie, żeby o to nam nie wybuchało w twarz. Ale widzę, że on nie ma tych swoich już tych jakby roślinek i on nie ma gdzie się po prostu jakby ewakuować, że tak powiem, i on wtedy sobie spokojnie ten on wtedy, w sensie, możemy go spokojnie bić. O, normalnie teraz możemy tędy wejść. Ale w ogóle z tego co wiem, to jest przeklęta istota, tak? Więc nie wiem, czy czasem nie można tego odczarować. Mamy tą ślinę, czy nie? Mamy chyba. Gotujesz bulion z ręki swojego przyjaciela? Widzę, że humor ci się wyostrzył. Nie jesteśmy kanibalami. Pobrałem z ręki tylko fragment tkanki, który wystarczy do sporządzenia mikstury pogłosu. A co z resztą ręki? Spaliłem ją, tak jak nakazuje nasz kodeks. A właśnie, Kruk doniósł mi, że udało ci się zdobyć potrzebny składnik. O, przydatne stworzenie. Przydatne z nich stworzenie. O nie. Ej. Często korzystasz z ich pomocy? Staram się jej nie nadużywać. Communications, jednak wyskoczył mi error. Czasem się przydaje. Teraz chciałem mieć pewność. Od Go Galaxy. Gdyby coś poszło nie tak, będę mógł szybko przybyć z odsieczą. Ale widzę, że dzięki za troskę, nie ma. Ale jakoś sobie poradziłem. Długo ci zajmie dokończenie pogłosu? A, no i co z tym ostatnim składnikiem? Widzisz, tu jest pewien problem. Otóż mikstura wymaga dodania krwi istoty z tego samego gatunku, co ta, której wspomnienia będzie przywoływać. To nie powinien być problem. Znam jednego wampira wyższego, który na pewno nam pomoże. Prawda, Regis? Rzecz w tym, że to nie jest takie proste. Podczas twojej nieobecności próbowałem znaleźć zamiennik. Ale niestety obawiam się, że takowy nie istnieje. Nie rozumiem. Nie możemy po prostu pobrać trochę krwi od ciebie? Chodzi o krew w stanie pobudzenia. Jak zapewne wiesz, wampiry wyższe zmieniają swoją zewnętrzną powłokę. Wraz z ciałem zmienia nam się również skład chemiczny krwi. Krótko mówiąc, będę musiał się wprowadzić w stan silnego pobudzenia psychoruchowego, czy też krócej, szaleństwa. A to będzie bardzo niebezpieczne, zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. Ale co się stanie co się stanie później, czyli jak będziemy go wprawiali w złość, co będzie się działo? Zobaczycie w następnym odcinku. Dzięki wielkie, że byliście i cześć!